Witam serdecznie. Mamy rzecz nadzwyczajną, niespotykaną w Kutnie od wielu, wielu lat, pewnie od kilkudziesięciu, w której będzie miał miejsce protest. Przynajmniej minimum 500 osób będzie brało udział w tym proteście. Protest jest wymierzony przeciwko bardzo złym praktykom, przeciwko naruszaniu prawa pracowniczego, przeciwko tolerowaniu przez starostwo zachowań, które ma miejsce w Krajowym Urzędzie Pracy, o których za chwilę powiemy. Natomiast Związek Solidarność w Kutnie i w regionie wykazał dużo cierpliwości do bardzo skandalicznych zachowań, nadużywania prawa. Mówię tu o próbie rozwiązywania problemu, nie wiem, emocjonalnego dyrektora Krajowego Urzędu Pracy czy też starostwa, który to problem byliśmy w 2011 roku na nadzwyczajnej powiatowej sesji starostwa kutnowskiego, w którym mówiliśmy o konflikcie, o zachowaniach dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, jakie ma miejsce wobec pracowników, niektórych pracowników, czy też organizacji związkowej. I na tej sesji również były wystąpienia dyrektora tego Powiatowego Urzędu Pracy, jak i pani starosty, w duchu dialogu, że ten problem rozwiążemy poprzez szukanie porozumienia. Co oczywiście okazało się złudne. Gdyby to porozumienie wykazane jakąkolwiek wolę, byłoby na pewno przez Solidarność podjęte. Od tamtego momentu, w 2012 roku, na powiatowej radzie, na wojewódzkiej, na powiatowej sesji powiatu kutnowskiego, mamy protokół, w którym się stwierdza, że dyrektor, czy się to komuś podoba, czy nie, i tak rozwiąże umowę z niektórymi pracownikami. A więc mamy prawo przypuszczać, że tu jest bardzo, bardzo naruszane prawo polskie, o którym zakończę, w jaki sposób związek podjął pewne decyzje do pewnych organów na podstawie tegoż protokołu. Mamy sytuację taką, w której zwalniani pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy wyrokami Sądu Rejonowego w Kutnie, czy też wyrokami Sądu Okręgowego w Łodzi są przywróceni do pracy, a następnie po paru godzinach są zwalniani. Więc mamy prawo przypuszczać i domniemywać, że jest naruszony bardzo ciężki przepis prawa karnego o szykanowaniu za działalność związkową. I rzecz najważniejsza. Te dwie instytucje zarządzają pieniędzmi publicznymi. To nie jest prywatny folwark, na którym można sobie postępować jak się chce, i to nie jest Afryka. Tylko to jest cywilizowane miasto Kutno, cywilizowany powiat, cywilizowany kraj w Europie, w którym nie może własnych, nie wiem, nie chcę określać jakich zachowań, te zachowania nie mogą powodować, że przywracanie osób ponownie do pracy i wyroki skutkują finansowo. A więc wyroki sądu są obarczone kosztami procesu. Te koszty dzisiaj nie wiem, kto będzie pokrywał, czy to Powiatowy Urząd Pracy, czy starostwo, ale sąd zasądził kilkudziesięciotysięczne kary. Więc to jest rzecz, która nie może być obojętna ani mieszkańcom, bo to ich podatki pójdą na prowadzenie dziwnej, niezrozumiałej polityki. Nie mam żadnego przykładu w całej Polsce, w którym Powiatowy Urząd Pracy tak postępowo, zamiast zajmować się zmniejszaniem bezrobocia, powoduje, że chce tworzyć to bezrobocie. To nie jest statystyka pozytywna w tym wypadku, bo sukcesem Powiatowego Urzędu Pracy jest zmniejszanie bezrobocia, a nie jest to zakład produkcyjny, gdzie zwiększa się produkcja. Więc tego typu rzeczy zmusiły Solidarność po dwóch latach oczekiwań na cywilizacyjne rozwiązania do złożenia wniosku do prokuratury o ściganie. O ściganie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z podanymi paragrafami. Jak i również do wojewody łódzkiego o wszczęcie kontroli organów Powiatowego Urzędu Pracy, czy działa zgodnie z prawem, jak i również, mam nadzieję, w konsekwencji starostwa.
Dlaczego starostwa? Dlaczego podstarostwo? Z jednego prostego powodu. To nie jest solidarność, ale to zarząd starostwa podjął stanowisko, w którym pełni opiera działania dyrektora, które uważamy, że naruszało prawo i się łączy w bólu czy w sukcesie z tymże dyrektorem. A więc w tym momencie zrównał się w swojej filozofii walki z pracownikami, czy też ze związkiem, na tych samych zasadach jak Powiatowy Urząd Pracy. I stąd, mając taką sytuację, muszę powiedzieć, że po raz pierwszy będziemy protestowali przeciwko Powiatowemu Urzędowi Pracy. Nie wiem, jak będzie wyglądał finał tego protestu. Mam informacje medialne, które są przekazywane, że pani dyrektor będzie chciała, nie wiem, patrzeć, czy ktoś narusza prawo, czy nie. Powiem w tym momencie, jestem typowym mężczyzną i zachowam się elegancko wobec kobiety. Nie będę tego komentował. Tyle z mojej strony. Jeżeli będzie potrzeba, będę podawał paragrafy, artykuły i za co w dalszej części konferencji. Solidarność doniosła do prokuratury, a policja w tej sprawie w Łodzi już wszczęła postępowanie. W dniu wczorajszym był kontakt policji z wnioskodawcą, a więc będzie przedstawiali świadków i również koszty, jakie zostały narażone, publiczne środki finansowe, które zostały narażone. Bo gdyby to były prywatne tych dwóch pań, na pewno było mi to i moim koleżance czy kolegom obojętne. Każdy decyduje o swoich finansach sam. Tu zostały w naszej ocenie za błędy, bo wyrok sądu jest stwierdzeniem błędu, podniesione dodatkowe koszty. I na pewno te środki winny wrócić do budżetu powiatu, zwrócone winny być przez osoby, które dopuściły się tego czynu. Jestem przewodniczącym organizacji zakładowej ONZ Solidarność 1159, w Kutnie działającą przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Chciałam powiedzieć tylko tyle, że od momentu objęcia przez panią dyrektor stanowiska zaczęły się zwolnienia tylko i wyłącznie członków Związku ONZ Solidarność. Obecnie jest ich na dzień dzisiejszy 16. Wszystkie sprawy na razie toczą się w sądach i jeszcze nadal trwają te sprawy. Po pierwsze, z artykułu 52 zostało zwolnionych 6 osób. 4 osoby zostały zwolnione za wypowiedzeniem dwutygodniowym, to były umowy na czas określony. Poza tym 4 osoby zostały zwolnione z przyczyn ekonomiczno-organizacyjnych. 3 osoby nie złożyły pozwu. Chciałabym jeszcze nadmienić, że oprócz tych pozwów kolega został oskarżony z artykułu 271 Kodeksu Karnego za fałszowanie dokumentacji prowadzonej przez siebie. Zostały mu postawione 44 zarzuty. Sąd kolegę uniewinnił w pierwszej i drugiej instancji. Tutaj, jak sobie Państwo przypominają, wiele pani dyrektor poświęcała uwagi temu tematowi, bo i w prasie, i w mediach informowała na ten temat. Poza tym 4 osoby w tej chwili zostały przywrócone do pracy, tak jak już tutaj przewodniczący wspomniał, i te osoby po przyjściu do pracy zostały zwolnione. Oczywiście muszę tutaj jeszcze powiedzieć, że pani dyrektor oczywiście złożyła już skargę kasacyjną w jednej sprawie, w dwóch sprawach, przepraszam. Poza tym wyroki były również sądowe w pierwszej i drugiej instancji o odszkodowania za dyskryminację związkową i za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Poza tym chciałam jeszcze powiedzieć, że w tym czasie tutaj pani dyrektor tłumaczy się reorganizacją, przyczynami organizacyjno-ekonomicznymi zwalniającej osoby, ale proszę Państwa, jak to się ma do tego, że na te miejsca są zatrudniane osoby? Na przełomie 2011-2012 roku zostało zatrudnionych 9 osób. A w 2013 roku tych zostały zamienione umowy na czas określony, z czasu określonego na czas nieokreślony. Tych etatów rozdano 13.
Poza tym w 2011 roku, jak Państwo sobie przypominają, był złożony, prowadzona była sprawa w Kolegium Arbitrażu Społecznego i tam biegły sądowy stwierdził, że w 2011 roku, no to jest protokół, który otrzymała również NSZ Solidarność, w którym jest, że pani dyrektor przed przekazała czy rozdała pieniądze na nagrody i premie. Dosyć wysokie. Poza tym w 2012 roku też. Tutaj w 2011 roku, jak wspomniałam wcześniej, to jest kwota około 324 tysięcy. W 2012 roku 278 tysięcy. Z tego, co mi jest wiadomo, w tym roku już zostało wydane około 5 tysięcy na premie i nagrody. Proszę Państwa, jeśli jest robiona reorganizacja i są przyczyny organizacyjno-ekonomiczne, nie może tak być, że oszczędzamy na pracownikach, a drugich zatrudniamy i wypłacamy tak ogromne pieniądze na nagrody i premie dla swoich pracowników. Poza tym chciałam jeszcze wspomnieć, że myślę, że pani dyrektor tymi swoimi poczynaniami udowodniła, że chodziło tylko i wyłącznie o zlikwidowanie organizacji zakładowej działającej w Urzędzie Pracy, gdyż sama stwierdziła ostatnio w mediach, że tej organizacji od roku już nie ma. Jest to nieprawdą. Organizacja jest, istnieje, nikt jej nie rozwiązał, nadal jesteśmy, działamy. Członków organizacji jest 22, więc organizacja jest i ma prawo na razie istnieć. Jeszcze proszę, zwracam się z apelem do mieszkańców Kutnego bezrobotnych, abyście Państwo wzięli udział w tej pikiecie, tej manifestacji. Przybliżę Państwu, jak to będzie przebiegać. O godzinie 11 zbieramy się i rozpoczyna się pikieta pod Urzędem Powiatowym Pracy w Kutnie na ulicy Wyszyńskiego. Około godziny 12 manifestujemy, przechodzimy manifestacją ulicami. Tak, nie wiem. Ja przechodzimy w aleję Jana Pawła II, przecinamy ulicę Oporowską, Staszica, do ulicy Kościuszki i gdzieś około godziny 12:15 rozpoczynamy pikietę pod starostwem powiatowym. Pikieta jest i manifestacja jest pokojowa. Zakończenie tej pikiety szanujemy na godzinę 13. Ja, jeżeli mogę, odniosę się już do paragrafów tego już doniesienia, bo to jest wydarzenie dosyć ważne i istotne. 11 marca wpłynęło pismo na moje ręce pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, które wyraża zdziwienie, że nie damy prawa wypowiedzenia się i wszystkie zarzuty stawiane w tym stanowisku są. No, powinna mieć prawo do zabrania głosu. Ja zacząłem tą konferencję przypomnieniem, że tego typu problemy rozstrzygaliśmy w sierpniu 2011 roku. Mogę to powiedzieć jako ta osoba, która przyjechała na Powiatową Radę Starostwa, że dla mnie to już był sygnał, że mamy do czynienia z osobą, ja przynajmniej mam, kompletnie niewiarygodną. Tego typu rzeczy były sygnalizowane. Na to pismo 21 marca odpowiedzieli związkowcy na wszystkie stawiane zarzuty przez panią dyrektor, również z informacją, czy one są prawdziwe, czy nie. Myślę, że konfrontacja dwóch tych pism, a więc dyrektora i strony społecznej związków zawodowych, pokazuje na dużą bardzo rozbieżność. I to spowodowało, że 22 marca złożyliśmy doniesienie do prokuratury rejonowej w Kutnie o naruszenie, o zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i naruszenie artykułu 218 paragraf 1a Kodeksu Karnego przez wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w sposób uporczywy, naruszający prawa pracownika wynikające z stosunku pracy. A polegające na tym, że po zgłoszeniu przez pracownika wrócenia do pracy wyrokami sądowymi, gotowości do pracy, dyrektor tegoż Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie po kilku godzinach od momentu rozpoczęcia przez te osoby pracy wręczył im kolejne polecenia umów o pracę. Myślę, że jest ważny wątek też zainteresowania się, czy tu nie jest naruszony, nie jest naruszona powaga sądu też, bo wyrok był ostateczny. I kolejnym artykułem, na który zostało złożone doniesienie, jest artykuł 35 ustawy z dnia 23 maja o związkach zawodowych, polegający na utrudnieniu
w związku z zajmowanym stanowiskiem wykonywania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy. Czyli bezpodstawne zwalnianie włącznie pracowników będących członkami Związku Zawodowego Solidarność, kontrolowanie w sposób szczególny tylko tych pracowników, którzy są związkowcami, a tym samym uprawnieniem wykonywania działalności związkowej, naruszanie praw pracownika wyrażających się w prawie do zrzeszania i przynależności do związku zawodowego, jak i wywieranie bezprawnej presji w celu zakończenia prowadzenia działalności związkowej przez pracowników PUP. Nadmieniam, że w piśmie i również w informacji prasowej, która się ukazywała w Dzienniku Łódzkim, dyrektor stwierdzała, że nie, że były związek i związku nie uznaje. Każdy ma prawo się mylić, ale w tym wypadku związek nie pozostaje obojętny na tego typu praktyki. Jak Państwo zauważyli, nie mówimy nic o personaliach, nie rolą związku jest to, żeby decydować, kto jest i kto powinien być. My stwierdzamy naruszenie prawa. My w tej sprawie podejmujemy czynności prawne w sposób taki, jak daje nam to konstytucja. Wszystkie mechanizmy jakiegokolwiek dialogu wyczerpały się. Jesteśmy w tej chwili już w fazie protestu i ten protest, tak jak powiedziałem na samym początku, będzie miał miejsce 17. Mogę tylko Państwu jako mieszkańcom powiatu kutnowskiego powiedzieć, że bezrobocie w Powiatowym Urzędzie Kutno na luty 2013 wygląda następująco w paru zdaniach. Jaki jest obraz dzisiaj problemu i trudności powiatu, a jaki jest cel działania dzisiaj dyrektora. A więc 85% bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 60% bezrobotnych z wykształceniem podstawowym z zasięciem zawodowym. 56% długotrwałych bezrobotnych powyżej 12 miesięcy. 50% to osoby około 50, młode do 34 roku życia. Stopa bezrobocia w lutym wynosiła w kraju 14,2, w województwie łódzkim 14,8, powiat Kutno 18,3. Jedno z najwyższych w województwie, na 22 powiaty. W miesiącu lutym zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Kutno jest 8108 osób. W tym z prawem do zasiłku tylko 1209, w tym 34% bez kwalifikacji zawodowej. To, co najważniejsze w każdym powiecie, aktywne formy walki, zwalczania tegoż bezrobocia, które podejmują wszystkie powiaty poprzez różne programy i wiemy, że do tego jest Fundusz Pracy, który dzisiaj w kraju jest nieuruchamiany. Znaczy może już inaczej. On był blokowany. W tej chwili już odblokowuje się go pod poszczególne programy. Ja nie wiem, ale chciałbym, żeby Państwo zapytali, czy oprócz programu zwalczania Związku Zawodowego Solidarność i Pracowników, czy w tym Powiatowym Urzędzie Pracy również obowiązuje, funkcjonuje jakikolwiek program, który mógłby być uruchomiony do korzystania właśnie z tych funduszu pracy. Dlatego, że od początku roku szkolenie podjęło tylko 13 osób, pracę interwencyjną dostały 3 osoby, roboty publiczne 16, podjęcie działalności gospodarczej 5 osób, staże 40 osób. Razem 77 osób, czyli z aktywnych form bezrobocia, skorzystało 0,95% zarejestrowanych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie. To jest cel, to jest wyzwanie i to jest misja każdego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. To jest wręcz priorytet każdego starosty, każdego powiatu w Polsce. Chyba, że inne priorytety obowiązują w powiecie kutnowskim, czy też Powiatowym Urzędzie Pracy. Dziękuję.